Cześć. Pod ostatnim filmikiem w komentarzach było dużo pytań dotyczących rozrodu karpia. Pytaliście, czy karp w warunkach takich naturalnych, czy się rozmnaża u nas w kraju, w Polsce. No ja rozumiem, że pytacie o takie wody jak jeziora, rzeki, starorzecza, jakieś zbiorniki niespuszczalne. Oczywiście, że tak, moi drodzy. Karp rozmnaża się w takich zbiornikach w Polsce u nas, ale muszą być ku temu spełnione odpowiednie warunki. O tych warunkach, które mają być spełnione, ja może opowiem na przykładzie tarła naturalnego w warunkach kontrolowanych. Z takiego tarła bardzo często gospodarstwa rybackie pozyskują materiał zarybieniowy, pozyskują wylęg. Innym sposobem jest tarło sztuczne, więc w gospodarstwach rybackich wylęg karpia można uzyskać dwoma drogami. Pierwszy to jest tarło naturalne w warunkach kontrolowanych, a drugie to jest tarło sztuczne. Częściej jednak materiał zarybieniowy karpia, czy ten wylęg, pochodzi z tarła sztucznego. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, tarło naturalne jest bardzo niepewne. Sukces tarła naturalnego w warunkach kontrolowanych zależy od wielu czynników. No przede wszystkim od pogody i od temperatury wody. Tutaj w ostatnich latach jest duży problem. Są wahania temperatury. Karp wyciera się w maju. W maju, gdzieś tak w połowie maja, mamy tych zimnych ogrodników. Bywa tak, że są jakieś przymrozki. No to wszystko bardzo negatywnie wpływa na przebieg tarła naturalnego w warunkach kontrolowanych. Dlatego gospodarstwa rybackie odchodzą od tego tarła. Ale za moimi plecami są tarliska, dawno nieużywane, i one wyglądają jak wyglądają, aczkolwiek kilka godzin zabiegów pielęgnacyjnych i te tarliska mogą dalej działać. Popatrzcie, tarlisko w gospodarstwie rybackim to taki niewielki, malutki stawik. Popatrzcie, to parę metrów, tam 20 na 20 powiedzmy. Malutki i płytki, bo jak już wspomniałem, kluczową rolę odgrywa tutaj ciepłota wody. Woda musi być ciepła, żeby się nagrzała cała woda, cały słup wody się nagrzał, oczywiście od promieni słonecznych, no to ta woda musi być płytka. Ale powiem Wam jeszcze, co do tej temperatury, co do nagrzewania, no to nie jest wszystko, bo woda do tarlisk nie dopływa bezpośrednio z doprowadzalnika, czyli z rowu doprowadzającego. Ta woda najpierw jest, no chyba będzie widać, za tymi świerkami jest taki podłużny zbiornik, podłużny staw. On się nazywa ogrzewalnik, więc najpierw z rowu doprowadzającego woda dopływa do ogrzewalnika, tam się ogrzewa i dopiero jest napuszczana na tarliska. W taki sposób napełnia się właśnie te malutkie stawiki. Po napełnieniu tarlisk wodą wpuszcza się na tarliska komplety tarłowe. O co chodzi? Wszystko opiera się o to, aby dobrze wykorzystać ikrę złożoną przez samicę. Gdyby stosunek samców do samic był taki sam, czyli jak jeden do jednego, prawda? Jedna samica, jeden samiec, no to byłoby tak, że mlecz mógłby nie do końca, czy plemniki mogłyby nie dotrzeć do wszystkich ziarenek ikry złożonych przez samice, bo wiemy, że karpie, jak większość ryb, mają zapłodnienie zewnętrzne, czyli poza organizmem ryby. Więc samica składa ikrę, a samiec polewa ikrę mleczem. I żeby dobrze wykorzystać
całą tą ikrę, żeby ona, żeby procent zapłodnienia był wysoki, stosuje się komplety. Stosuje się komplety tarłowe, tak zwane trójki. Więc do jednej samicy przeznacza się jeszcze dwa samce. I taką trójkę wpuszcza się na takie tarliska i tutaj dochodzi do naturalnego tarła. No oczywiście bardzo szybko, w skrócie, w telegraficznym skrócie opowiadam wam o tym tarle, żeby was tutaj nie przynudzać. To oczywiście nie jest jakiś akademicki wykład, bo ktoś może się czepić, oj, ale ja pamiętam, że albo wiem, albo gdzieś czytałem, że wpuszcza się piątki, czyli dwie samice i trzy samce. Oczywiście, że tak. Można i w ten sposób robić. Wtedy trzy samce polewają ikrę pochodzącą z dwóch samic, no i ta ikra jest dobrze polana i ten stopień czy procent zapłodnienia będzie wysoki. Jak mi się przypomniało, teraz śpiewaliśmy w technikum rybackim taką piosenkę, bo do tarła trzeba trojga, no, jakkolwiek to dzisiaj znaczy, ale człowiek zapamiętał, że te komplety tarłowe składają się z trzech osobników. Kiedy wszystkie warunki sprzyjają ku temu, żeby do tarła doszło, a więc jest odpowiednia temperatura, ryby są dojrzałe, gotowe do tarła. Samice składają ikrę na dnie tarliska, płytkiego stawiku, ale na dnie tego stawu musi być roślinność. Najczęściej jest to trawa i w trawie karpie składają ikrę, bo karpie są fitofilne, to znaczy składają ikrę na roślinności. Ryby mogą być jeszcze litofilne. To na przykład sandacz, który składa na ikrę na podłożu mineralnym, albo pelagofilne, które składają ikrę w toni wodnej. Karpie są fitofilne, składają ikrę na roślinności, więc ta roślinność musi być. I teraz wracam może do tego tarła naturalnego w naturalnych zbiornikach, na przykład w jeziorach. Jeśli nie ma odpowiedniego substratu, to karp się nie oczywiście on się wytrze, ale ta ikra nie przyklei się, bo ikra karp jest kleista, ona się przykleja do roślinek. Jeśli w takim naturalnym zbiorniku nie zapewni się takich odpowiednich warunków, to ta ikra po prostu przepada. I te tarło naturalne w naturalnych zbiornikach jest bardzo mało efektywne. Czyli no, tarło przynosi bardzo słabe efekty. Bardzo mało małych karpików rodzi się z takiego tarła. No, zmieniłem troszkę ujęcie. Tutaj widzimy ten ogrzewalnik. To jest jeden płaski, płytki staw, z którego woda dopływa do trzech tarlisk, jeszcze mniejszych stawików. Popatrzcie, tu jest ten mnich napustowy, betonowy. Tędy po ogrzaniu woda wpływa do tarlisk, tak jak już powiedziałem. Dobra, co jeszcze o tym tarle? Aha, no to okej, ryby złożyły ikrę i polały mleczem ikrę. Musi pewien czas minąć po to, ażeby z tej ikry wylęgły się małe rybki, czyli narodził się wylęg, tak mówimy o malutkich rybkach, które się niedawno wykluły z ikry, że to jest wylęg. Więc ten wylęg się wykluwa i co? I jak już zaczyna tam pływać troszeczkę, to my go odławiamy taką gęstą siateczką, można powiedzieć ponczochą, dosłownie ponczochą, takimi małymi kasarkami zrobionymi z ponczochy, odławia się te malusieńkie rybeczki i przenosi się je do innych stawów, ale to już jest inna historia, więc na tym kończy się tarło. Ale jak już wspomniałem, mało gospodarstw decyduje się na tarło naturalne w warunkach kontrolowanych, bo ta temperatura no, może nam tutaj zrobić psikusa i spodziewając się dużo wylęgu, no możemy się po prostu przeliczyć. Mało tego, powiem wam to jeszcze, jak już wiecie z tych moich filmików, karpie dojrzewają płciowo w czwartym roku życia, przynajmniej samice. Żeby przeprowadzić tarło naturalne w warunkach kontrolowanych, potrzebujemy najpierw
zrobić selekcję ryb, więc wybrać takie najładniejsze, fajne sztuki, które będą no, przyszłymi matkami i ojcami. Te selekty musimy gdzieś przetrzymać, no to jest problematyczne. Później z tych selektów no, zrobić tarlaki. To wszystko wymaga czasu, zabiegów no i to kosztuje dużo zachodu. Dlatego gospodarstwa rybackie, jeszcze włączając w to tą niepewną pogodę, no przez to gospodarstwa rybackie decydują się bardziej na wylęk, który pochodzi z tarła sztucznego. Przestawiając kamerę, tak jeszcze zauważyłem te świerki. Słuchajcie, te świerki nie są tutaj dla ozdoby. Te świerki, no to stara szkoła PRL-owska, dobra szkoła PGR-owska, PRL-owska. Sadzenia drzew blisko tarlisk po to, żeby osłonić tarliska przed wiatrem, bo wiatr, falowanie, no też nie sprzyja, po pierwsze schładza wodę, po drugie nie sprzyja inkubacji ikry, więc te świerki no, nie są tutaj dla ozdoby. No tak bardzo szybko starałem się opowiedzieć o tym tarle naturalnym, teraz coś powiem o tarle sztucznym. Moi drodzy, słysząc sztuczne tarło, co to za tarło, jakieś syntetyczne, jakieś, nie wiem, pewnie chemii tam dają, jejku, co to jest za niedobre tarło sztuczne. Nie, 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 moi drodzy, to jest wszystko, to jest w zasadzie sama natura, tylko człowiek no, bardziej wykorzystuje swoją wiedzę po to, żeby wykorzystać, lepiej wykorzystać ikrę, która pochodzi od samic, no i pozbyć się tego ryzyka czasowego, tego pogodowego, prawda? W tarle sztucznym możemy sobie zaplanować z dokładnością w zasadzie co do jednego dnia, kiedy dojdzie do tarła, kiedy ryby się wyklują z ikry, kiedy możemy je sprzedać, kiedy możemy zarybić wylęgiem stawy. No to jest bardzo ważne, no planowanie gospodarki, to jest bardzo, bardzo istotne i ta pewność. Bo z czego wynika ta pewność? Moi drodzy, tarło sztuczne. Karpie przy tarle sztucznym pewien okres przed rozrodem, przed tarłem przechowuje się je w basenach z wodą podgrzaną. One tam dojrzewają, ikra i mlecz dojrzewa. Takie dojrzałe osobniki kładziemy na stół i delikatnie przyciskając powłoki brzuszne pobieramy z nich produkty płciowe, z samicy ikrę, z samca mlecz. Umieszczamy ikrę w jakimś plastikowym wiaderku czy misce plastikowej i polewamy mleczem dokładnie tą ikrę. I wtedy mamy pewność, że w zasadzie stuprocentową, że każde ziarenko ikry zostanie zapłodnione. Bo tutaj, jak ten mlecz się po prostu no, rozpływa w wodzie, nie do każdego ziarenka dojdzie, nie do każdej komórki jajowej dojdzie plemniczek. A w tarle sztucznym, w plastikowym pojemniczku, w zasadzie mamy stuprocentową pewność. Oczywiście jeszcze musimy pozbyć się kleistości. To jest bardzo, bardzo istotne, bardzo problematyczne przy tarle karpia, bo jak już wspomniałem, karpie są fitofilne, czyli składają ikrę, kleistą ikrę na podłożu roślinnym, ale sztucznie ona no, gdzieś musi się przykleić, więc przykleja się do siebie, tak, zbryla się, więc odpowiednio ją trzeba tam pomanipulować, żeby się pozbawić tej, przepłukać kilka razy i pozbawia się tej kleistości i taką pozbawioną kleistości zapłodnioną ikrę umieszcza się w specjalnych słojach takich wylęgarniczych, one się nazywają słojami Weissa, tam jest cały czas tak przepływ od dołu. Jest rureczka podprowadzona, delikatnie faluje ta ikra, inkubuje w odpowiedniej temperaturze, którą oczywiście sztucznie wyregulujemy, bo włączymy grzałkę, włączymy termostat. Nie możemy tego zrobić tutaj. I w zasadzie, jak już wspomniałem, z dokładnością do kilku godzin możemy określić, kiedy ta ikra się nam, kiedy wylęk się narodzi z tej ikry, i kiedy ten wylęk będzie, kiedy tym wylęgiem będziemy mogli zarybić stawy.
Wiem, że koniec grudnia to kiepski czas na mówienie o tarle karpia, które zachodzi w maju, ale dopytywaliście, to odpowiadam. Następny filmik będzie prawdopodobnie o zimowaniu ryb, bo przecież mamy zimę. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się, pozdrawiam.